Film powstał dzięki wsparciu patronów Aviznosza i partnera kanału, którym jest Koleo. Nowy 2024 rok, a budowa metra dalej idzie do przodu. Tutaj również na stacji techniczno-postojowej Karolin. Wszystkie budynki podnoszą się ku niebu. Jak ta cała inwestycja postępuje do przodu? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie z lutego 2024. Zaczynamy! Zapraszamy do Melta. Witam Was tutaj, cześć, Częstochowa, i zapraszam już teraz na kolejny materiał Zapraszamy do metra, tutaj z stacji Karolin, na której skończyliśmy ostatni odcinek 59.1 z właśnie tejże inwestycji. A w dzisiejszym odcinku mówię Wam o stacji techniczno-postojowej Karolin, która się znajduje za stacją metra Karolin. No i co tu się dzieje? Ogromny obiekt, dużo obiektów, dużo budynków, więc również podobnie jak na zajezdni Adnopol macie cyferki, żebyście dokładnie zobaczyli, co tu się dzieje. Ale na razie widzimy głównie elektrowozownie 4, 5 i 6. Następnie mamy budynek numer 21, czyli budynek pomocniczy dla taboru metra, no i następnie budynek 24A, który to jest stanowiskiem do pomiaru nacisków. Kolejno mamy budynek numer 10, bardzo ważny, czyli hala napraw taboru. Następnie z tyłu mamy budynek numer 33, który to jest magazyn przyobiektowy, no i tam z drugiej strony mamy zbiornik retencyjny. Tutaj z tyłu schowany za całymi tymi wszystkimi obiektami, jak i również znajduje się tutaj jeszcze jeden taki niższy budynek, bo ten wysoki to jest 33, a ten niższy to jest budynek numer 25 i on jest ciekawszy, ponieważ to jest stanowisko do to jest hala tokarni i lakierni, więc tutaj będzie to wszystko realizowane. Mimo, że wszystko będzie robione na samym estepie, nie trzeba będzie jeździć na przykład na kabaty, bo wszystko po prostu będzie w jednym miejscu. Z ważnych elementów, jeżeli chodzi o aktualną budowę, to zwróćcie uwagę, że aktualnie budynki pojawiają się, jeżeli chodzi o fundamenty. Tam, gdzie będą w przyszłości słupy, które będą utrzymywać całą konstrukcję i po prostu ściany, tam teraz faktycznie widzimy te fundamenty, które się pojawiają, natomiast widać dokładnie, że kable odwyckiego napięcia, które znajdują się na środku budynków, no stoją na środku budynków i one muszą być oczywiście przeniesione, konkretnie schowane pod ziemię. Wszystko będzie cały czas oczywiście za pomocą kabli połączone, natomiast będzie to pod ziemią. Aktualnie ten proces schowania tego wszystkiego na minus 1 czy minus 4 po prostu pod ziemię jest realizowany, natomiast kiedy faktycznie to już zakończy się 100%, to wiecie, zobaczymy. Spodziewam się, że jeszcze przez parę najbliższych miesięcy słupy odwyskiego napięcia będą tutaj faktycznie stać. Do tego czasu te prace będą realizowane dookoła tych obiektów. Oczywiście te słupy nie zostały przeniesione w związku z tym, że tam po prostu był ten element betoniarni i dlatego też nie można było przenieść, bo po prostu trzeba było przenieść cały ten aby rozpocząć tego typu większe prace. Przenoszenie takich słupów może trwać nawet do roku, ale miejmy nadzieję, że faktycznie uda im się trochę to szybciej zrealizować. Tymczasem dolecieliśmy do budynku numer 14, który jest bardzo ważny, bo to jest nastawnia. I nastawnia się znajduje zaraz przy wylocie z tunelu, czyli budynku numer 32, skąd wyjeżdżać wszystkie pociągi metra. Co ważne, wyjazd z tunelu w tym miejscu będzie za pomocą 4 torów i tutaj ta pochylnia powoli zaczyna powstawać, ale również na śladzie tej pochylni widać, że stoją słupy odwyckiego napięcia, więc również te prace tutaj nie są realizowane na całym obiekcie, tylko właśnie fragmentycznie i to jest krok po kroku postępuje. Co ważne, wszystkie ujęcia, które tutaj widzicie, były nagrywane w niedzielę, więc nikogo nie uświadczy na budowie i te ujęcia mają już około 2 tygodnie, niestety, bo trochę mi się zeszło z analizy tamtego filmu i z trochę jeszcze innych filmów było na czasie, więc przepraszam Was za bardzo serdecznie, ale może mniej więcej całkiem akuratnie, że tak to powiem, wygląda, jeżeli chodzi o to, co tutaj się faktycznie dzieje na budowie, więc miejmy nadzieję, że to, co pokazuję, jest faktycznie tym, co się tutaj dzieje, no ale tak jak powiedziałem, ujęcia są jeszcze z lutego 2024. No i w tym miejscu już niedługo pociągi będą wyjeżdżać. Aktualnie powoli pojawia się sama powierzchnia, sam spód, czyli właśnie zbrojenie na dole i jest to betonowane i niedługo tędy pociągi będą wyjeżdżać. Niedługo, czyli za około 3 lata. Tymczasem tutaj znajdują się kolejne budynki, kolejne elektrowozownie, to są właśnie 3 na wprost, tam dalej są jeszcze kolejne budynki techniczne, natomiast znajduje się tutaj też jeszcze taki jeden budynek, a właściwie 3 budynki po lewej stronie, 12, 13 i budynek numer 12, 20. 12 to jest komora odkurzacza, 13 to jest myjnia taboru, a 20 to jest oczyszczalnia ścieków, bo wiadomo, że te wszystkie obiekty muszą być ze sobą połączone, jeżeli jest myjnia,
no to wiadomo, że czyszczenie ścieków też powinno być tutaj w tym miejscu zrealizowana. Tak to będzie zrobione, żeby faktycznie cały pociąg, cały skład mógł wjechać do takiej myjni. Jeżeli będzie to po prostu zimno na dworze, to po prostu będzie też ogrzewany w środku i w ten sposób będzie można umyć cały, no to i pociąg metra. Następnie dotarliśmy do elektrowozowni. To są trzy elektrowozownie, które się tutaj właśnie w tym miejscu znajdują. Są połączone obok siebie jako jeden cały budynek. Jak widzicie, na dachu trwa montowanie aktualnie po prostu dachu. Są zamykane te lufciki. Oczywiście tutaj będzie też, będą też świetliki, żeby faktycznie tam światło wpadało od góry. I tutaj przelatujemy nad budynkiem numer 24B. Też jeden z ważniejszych, czy oczywiście wartownia i biuro przepustek. Jak to jest dosyć ciekawe, to są dwie wartownie i biuro przepustek. I jedna z nich właśnie znajduje się w tym miejscu. To też będzie dosyć duży parking zlokalizowany dla pracowników całego STP. To będzie tak samo jak na STP Karolin. Parking niestrzeżony, znajdujący się poza terenem STP. Nieogrodzony, ale w tym miejscu będzie. Tymczasem widzieliśmy właśnie Ursus Północny i przystanek kolejowy, który się w tamtym miejscu znajduje. A tutaj na dole możemy zobaczyć jeszcze raz od drugiej strony te trzy elektrowozownie. To jest elektrowozownia 7, 8 i 9, jak i również widzicie właśnie budynek 24B, którym to jest budynek właśnie, gdzie będziemy uzyskiwać te wszystkie przepustki, odpisywać się, zapisywać, wchodzić. No i tutaj też będzie ta wielka brama, która będzie właśnie stać nad bramą wjazdową. Najprawdopodobniej z napisem właśnie STP Karolin. No i tutaj widzimy ten te budynki. Widać trochę, że tam już faktycznie prace trwają w środku. Oczywiście takowiek nie jest aktualnie wykończony. Najpierw musi powstać cała konstrukcja i kiedy cała konstrukcja będzie już związana, to wtedy będą jakieś kolejne większe prace realizowane. Tymczasem tutaj widzimy bardzo dużo budynków i tak, na wprost widzimy budynek numer 23 i od niego sobie zacznijmy. To jest warsztat służb utrzymania infrastruktury. W skrócie to będą pojazdy, które, znaczy nie będą wszystkie elektryczne raczej. Będą to pojazdy spalinowe, które będą miały właśnie w tym miejscu swój warsztat lub też inne pojazdy będą mogły tutaj po prostu wjechać. To jest bardzo długi budynek, bardzo pojemny. Z chęcią wejdę do niego może kiedyś, żeby coś więcej nagrać na temat niego, co tu się faktycznie dzieje, co będzie faktycznie w nim realizowane. Jest on całkiem długi, pokaźny. Ciągnie się on, znaczy to jest ogólnie tak, z ważnych informacji to jest to najdłuższy budynek na całym terenie STP. Jest ono wzdłuż całej linii kolejowej. Będzie tutaj z boku jeszcze jeden tor, będzie plac manewrowy, będzie suwnica. Będzie to wszystko połączone. Suwnica będzie co prawda po drugiej stronie, ale po tej stronie, gdzie teraz lecimy, też jeszcze będzie jeden tor i ten tor będzie się kończyć przy wiadukcie. Z tego budynku nie będzie wyjazdu z drugiej strony, będzie jeden tor wjazdowy z tego, co widzę. No i jeden tor będzie właśnie wzdłuż, no i po drugiej stronie, gdzie teraz jedziemy, będzie jeszcze suwnica i będą dwa tory, żeby tutaj mogły sobie pociągi postać z boku. Wszystko będzie zlokalizowane w środku, jest to budynek trzypiętrowy, więc też jeden z tych wyższych. No i dolatujemy do budynku kolejnego, czyli budynku numer 16 i 27. Te dwa obiekty są połączone. Budynek 16 jest właśnie po lewej stronie tego obiektu i to będzie hala taboru pomocniczego, natomiast budynek numer 27 się znajduje po prawej stronie tego budynku, czyli tam dalej, jak widzimy, i to już będzie zajezdnia taboru specjalnego, więc tutaj to wszystko będzie schowane. Tabor specjalny, jeżeli ktoś z was jest ciekawy, to nie są pociągi metra, które po prostu jeżdżą z pasażerami, tylko na przykład jakieś drezyny, które po prostu jeżdżą w nocy, inne wagony techniczne, towarowe, które na przykład wożą szyny w nocy, albo po prostu coś jeszcze innego, co się znajduje na terenie STP, na przykład pługi. No i tutaj z kolei widzimy dosyć duży kolejny zbiornik retencyjny, czyli budynek numer 45. Jest ich całkiem dużo zlokalizowanych na terenie całego STP. No i następnie widzimy budynek numer 37 i 28, który się znajduje jeszcze tam z boku. 28, jakby to z was było ciekawe, to jest warsztat zajezdni lokomotyw spalinowych, a 31 to jest warsztat samochodowy. No bo to też wiadomo, że jest potrzebne. Jeżeli ktoś z was jest ciekawy, to tak, raczej Melexy będą jeździć po terenie STP Karolin, no bo wiadomo, że jeżdżą po STP Kabaty, więc tutaj raczej podobnie sytuacja będzie. Przelatujmy tymczasem nad budynkiem numer 19. Jest to magazyn materiałów łatwopalnych i gazów technicznych, a następnie tutaj z boku widzimy budynek numer 26. On będzie obok tej suwnicy dla pociągów i budynek numer 26 to jest magazyn odpadów. No i tak mniej więcej prezentuje się całe STP Karolin. Właśnie obejrzałeś film o stacji techniczno-postojowej Karolin. A co się dzieje na samych stacjach? Karolin, Chrzanów, Lazurowa i wentylatory szlakowe. To wszystko jeszcze stoi przed tobą, jeżeli tego jeszcze nie widziałeś. I link do tego, jeżeli ten film jest już dostępny, będzie w opisie i teraz w karcie. Tymczasem wracamy na podsumowanie filmu.
No i jeszcze zanim będzie faktycznie całe podsumowanie, to przelecimy się raz ostatni nad całym STP i będziecie mogli sobie dokładnie zobaczyć, gdzie się te wszystkie budynki znajdują, które są po trasie i w zasięgu kamery, drona. Więc jak coś, możecie sobie zatrzymać ten film dokładnie, bo tutaj ta tabelka znowu za chwilę powróci i możecie sobie popatrzeć, podziwiać, połączyć to w jedną całość. Na stronie metra możecie oczywiście zobaczyć sobie cały schematik z budynkami, które będą już, jak będą faktycznie wyglądać i gdzie będą dokładnie zlokalizowane. Natomiast tutaj macie opis, jak wygląda aktualnie na tych budynkach, które się teraz tutaj znajdują i powstają. No widać ewidentnie, że budynek numer 1627 ma już dach. Budynek 23 ma już mniej więcej całą konstrukcję, jeżeli chodzi o wszystkie poziomy. Te wozownie, które są po tej części, czyli 7, 8 i 9, mają również już dach i będą niedługo zamykane, jeżeli chodzi o pozostałe części. 24, zbiornik tendencyjny, najbardziej zaawansowany, to jest właśnie ten 45 po lewej stronie, który się tutaj znajduje. Parking jest wyrównany, po lewej stronie, który tutaj widzimy. Budynek numer 24B, czyli wartownia, powoli powstaje z ziemi. Na razie tylko łącznie fundamenty się pojawiły. No i tak samo jest, jeżeli chodzi o budynek numer 13, 12, no i tam jeszcze oczyszczanie ścieków, które się znajduje obok. Tutaj faktycznie też aktualnie trwają głównie prace przy fundamentach i z tych fundamentów już faktycznie powstają słupy, które będą podtrzymywać same zadarzenie, jak i również oczywiście dalszą część, czyli oczywiście ściany, więc to w tym miejscu powstaje. Dalej już widzimy budynek numer 14, czyli oczywiście najważniejszy element na całym terenie STP, jeżeli chodzi o część kolejową, nastawnia. Nastawnia, tak jak powiedziałem wcześniej, znajduje się przy wyjeździe z tunelu metra. Stamtąd będą wyjeżdżać wszystkie pociągi metra. Z ciekawostek, dookoła budynków tych poprzednich, które widzieliśmy, będzie zawrotka dla pociągów, więc będą mogły sobie objechać cały budynek 27 i 16, czyli ten dla taboru pomocniczego, i będą po prostu mogły objechać go dookoła, żeby po prostu móc wykręcić w drugim kierunku. Więc taka ciekawostka, jeżeli jesteście ciekawi, jak to tutaj wygląda. Następnie widzimy budynek numer 15, o którym nic nie powiedziałem jeszcze w sumie. To jest podstacja trakcyjna, czyli też bardzo ważny element. Do niego będzie wszystko, cały prąd schodzić i będzie to dystrybuowany po terenie całego STP. No i następnie widzimy kolejne elektrowozownie, czyli numer 2 już się nam pojawił. Następnie będzie 3, 4, 5 i 6 w dalszym kierunku. No i następnie tam dalej jest budynek numer 21, czyli budynek pomocniczy dla taboru metra, budynek 24A, czyli wartownia i biuro przepustek druga. A właściwie pierwsza, patrząc tam z tyłu, za Stelgrosem po prostu będzie zlokalizowana. No i tak mniej więcej wygląda cała budowa STP Karolin. Mam nadzieję, że taki rozbudowany całkiem film, podobnie jak zajezdnia Nopol, Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film zapraszamy do metra Karolin. Oczywiście się pojawi, w sumie nie wiem jeszcze kiedy. No, w przyszłym miesiącu, tak? No bo ten miesiąc, bo to jest film z lutego. Kolejny film z STP Karolin i ogólnie z metra powinien się pojawić dopiero w kwietniu. No i sobie poczekamy jeszcze chwilę, aż faktycznie będzie większy progres, jeżeli chodzi o zaawansowanie budowy. No i zobaczymy, co się wtedy faktycznie wydarzy. Ja ostatnio byłem na Chrzanowie, już faktycznie tam się rozpoczęły większe prace, jeżeli chodzi o pracę przy samym stropie, więc to się na pewno już dzieje. Ale to, jak powiedziałem wcześniej już w trakcie filmu, więcej informacji o samym filmie, o samych pracach na stacjach mogliście ostatnio zobaczyć w osobnym filmie właśnie o stacji Chrzanów, Lazurowa, czy oczywiście również Karolin, no i o wentylatorniach sztukowych i pozostałych obiektach, które powstają na terenie tejże inwestycji. Do zobaczenia. Cześć!